Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Prawo Nowego Testamentu różni się od prawa Starego Przymierza. Jednak już w prawie Mojżesza znajdowały się zapowiedzi nowego prawa. W sercu Tory znajduje się bowiem przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego. Na tych dwóch przykazaniach osadzone jest całe żydowskie prawodawstwo. Jezus to prawo wyostrzył i ukazał jego głębie tak dalece, że prawo miłości stało się jedynym przykazaniem nowego przymierza. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Skoro Bóg jest miłością, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to miłość jest dla nas tak naturalnym środowiskiem jak woda dla ryb. Człowiek, który nie potrafi kochać, staje się podobny nierozumnym zwierzętom albo upadłym aniołom, a nie dzieckiem Bożym. Potrzeba nam na nowo odkryć charyzmat Boży. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to podobieństwo do Boga jest na miarę naszej zdolności do miłowania. Jezus zostawił nam przykład, co oznacza kochać, oddając za grzesznego człowieka swoje życie. Czy wobec takiej miłości zrobiłem cokolwiek, aby przez miłość upodobnić się do Boga? W jakim stopniu ja potrafię kochać? Czy każdego dnia uczę się miłości na wzór tej, jaką sam zostałem ukochany przez Boga?